Linia 100 Wasilków. No i dobra, witajcie znów w tej aurze deszczowej na linii 100, na którą Was zapraszam na przejazd z dworca PKS do Wasilkowa. Z góry przepraszam za to, że jest taka pogoda, ale na to nie ma wpływu, no sami wiecie. Ale w aurze też deszczowej musi być taki przejazd też nagrany. Może będzie jakość trochę gorsza, ale efekty będą na pewno fajne. Dlatego ruszamy tak jak widzicie z przystanku tutaj wyłączenia. Mamy taką końcówkę tutaj i podążamy w kierunku dworca PKS. To jest przystanek włączenia nasz na tej linii, dworzec PKS, przystanek numer 57. I od tego przystanku zaczniemy jazdę w kierunku Wasilkowa. Troszkę deszcz, patrzę, przestał, więc pióra wyłączymy. Tak jak mówiłem, przejazd jest bardzo fajny, ciekawy, dlatego go robię, ponieważ jest na razie taki zastępczy objazd w Wasilkowie, który już nagrywałem w tamtą stronę, a teraz chcę pokazać z perspektywy drugiej strony, jak on wygląda i żebyście mieli co oglądać. Dlatego zapraszam na przejazd. Włączamy się na przystanku dworzec PKS numer przystanku 57. Tutaj mamy trzy punkty kontrolne. Pierwszy tutaj na światłach, a następny mamy później na wiadukcie Dąbrowskiego i na Ryski. Zaraz zobaczymy, jak z czasem tutaj jesteśmy. 24-25 możemy odjechać. Ok. Więc zamykamy drzwi. Ludzie już weszli, wszedli, nie wiem jak to mówić. Najwyżej w komentarzach tam mi powiedzcie. I ruszamy. Ruszamy w kierunku Wasilkowa. Tutaj się znajduje punkt kontroli, tak jak wcześniej Wam mówiłem, na który musimy być o czasie. Tak jak ja to mówię, taki jest wielki brat dla kierowców, żeby nie byli przyspieszeni. Dobra. Znajdujemy się na ulicy. Tutaj powiem Wam szczerze, sam nie wiem. A, bohater w Monte Cassino. Widzicie, jaki kurczę driver jestem, kierowca ulicy, na ulicę zapomniałem, ale nieraz tak było. I tutaj jest bohater w Monte Cassino, za chwilę będziemy skręcali w prawo, kierując się, tak jak jest znak, na centrum, na wiadukt Dąbrowskiego, na aleję. Ej, dobra, jesteśmy już na punkcie spóźnieni troszeczkę, ale to nie szkodzi, ponieważ mamy 16:26 i może jeszcze nas zaczekną te godziny szczytu. Skręcamy w prawo i za chwilę, tak jak tam widzieliście, był pierwszy punkt kontroli, a za chwilę będzie punkt kontroli drugi na naszej trasie, gdzie mamy trzy punkty kontrolne. Trzeba dlatego uważać, bo jeden i drugi to, tak jak widzicie, jest bardzo małą odległością. Tutaj kiedyś się jechało prawym pasem, a teraz musimy uciekać na lewy. Tutaj mamy punkt kontroli, jeszcze Wam przypomnę, przejeżdżamy pod nim, żeby być o czasie. A teraz uciekamy na środkowy pas, ponieważ prawoskręt zrobili światła, że wcześniej się zapalają. I żeby nie blokować inne autobusy, także osobówki, więc teraz, jeżeli jedziemy w kierunku Wasilkowa, ustawiamy się na tym środkowym pasie. O, światełka się nie włączyłem, ale już mam załączone. Zobaczyłem w samochodzie, odbiło się, że jestem gdzieś świateł, więc włączyłem. I dlatego stajemy na środkowym pasie, żeby nie kolidować przejazdu dla samochodów skręcających w prawo. A my zaraz tutaj będziemy uciekali na bus pas, więc dla nas to nie ma najmniejszego problemu. Za chwilę, teraz znajdujemy się na alei Niepodległości, zaraz wjedziemy na aleję Piłsudskiego, a teraz dojeżdżamy do przystanku
Niepodległości, numer przystanku 301. Tutaj teraz kiedyś taki komentarz był jednego widza, czy ja się nie krępuję nagrywać. Na początku troszkę było to takie dla mnie stresujące, bo to wiadomo, pasażerowie obserwują, a teraz to weszło jakby w krew, więc zachowuję się z zimną krwią i nagrywam dla Was te przejazdy, żebyście mieli podziwiać i oglądać, co na moim kanale. No i przy okazji obserwować, jak się zmienia i wygląda miasto Białystok. Teraz wjechaliśmy tam po Alei Niepodległości, teraz jesteśmy na Alei Piłsudskiego. Tutaj fajnie też mamy zrobione, bo linia 100 praktycznie przecina całe miasto bus pasem, więc jedziemy sobie bezkolizyjnie, można powiedzieć, bez żadnych jakichś tam opóźnień. Tutaj teraz zaraz z tego przystanku, do którego dojedziemy, Piłsudskiego, Częstochowska, numer przystanku 302. Później jest przy godzinach szczytu, jest ciężko przejechać na lewy pas, bo musimy uciec w lewo, żeby wjechać w ulicę Sienkiewicz. Oj, przepraszam. Kichnęło mi się. No, tutaj zabieramy naszych drogich pasażerów białostoczan i przyjezdnych, panie i panów. I tak jak mówiłem, teraz mamy tutaj loterię. Skrętu w lewo, bo przeważnie nie chcą nasz autka wpuszczać, dlatego trzeba się powoli wychylać. Teraz pan mnie Volkswagenem takim wpuścił i muszę uciec na lewo. Jeszcze mamy tutaj Forda i co to pojechało, i Hyundai'a, i teraz już nic nie ma. Więc fajnie nam poszło, jak widzicie. Tutaj patrzę czas bólu na rzece Białej, co mam być z czasem rozkładem papierowym, się mi nie zgadza. Jest minuta różnicy, powinienem być tutaj według bóla minutę później, według rozkładu papierowego minutę wcześniej. Dlatego trzeba to właśnie obserwować, bo później na punktach kontrolnych się jest opóźnionym, no ale wiadomo, za opóźnienie nikt nie każe do 5 minut, a za przyspieszenie, jeżeli przyspieszymy się ponad 1,5 minuty, to wtedy już są kary finansowe. Dlatego tego musimy się szczególnie w naszej pracy pilnować, bo wiadomo, pieniąż przychodzi się po to, żeby zarobić, a nie chce się tracić pieniążków. Dlatego, tak jak już widzę tutaj na rzece Białej, wyjedziemy z opóźnieniem, ale nie ma problemu, bo na dalszym odcinku naszego przejazdu nadrobimy czas. I tutaj tutaj od nas kierowca się ze mną przywitał z 20. I tutaj z Alei Piłsudskiego będziemy skręcali w Sienkiewicza, jechali cały czas na wprost. Właśnie na tym przystanku rzeka Biała, co wcześniej Wam mówiłem, tutaj zaraz pokażę, w którym miejscu właśnie mi ten kierowca z Białorusi na zielonej strzałce wyjechał. Twierdził, że zielona strzałka, to on może jechać. Chyba u nich nie ma takiego przepisu, nie wiem. Jeżeli ktoś jeździł tam, ja nie jeździłem, to nie wiem, to mnie w komentarzach napisze. Czy u nich zielona strzałka obowiązuje, żeby się zatrzymać, czy może jechać bezpośrednio. On twierdził, że ma zieloną strzałkę, więc może jechać. No i doszło do tego, że zajechał mi drogę, a z tych świateł ja jechałem na wprost. I dobrze, że stałem na czerwonych światach, więc dużej prędkości nie miałem, zdążyłem wyhamować. No ale straty były, bo dwie osoby były poszkodowane i trzeba było wezwać karetkę. A właśnie, zobaczcie, ja tutaj jechałem stamtąd, a on i stąd
automatycznie wyjechał. No ale koniec tej pana luki, wjeżdżam na przystanek Sienkiewicza, Rzeka Biała, przystanek 417 z opóźnieniem dwuminutowym. I teraz będziemy kontynuowali, nie kontrolowali jazdy na wprost. W kierunku Wasilkowa. A ludzie wsiadają, sporo osób wsiada. Teraz będzie obserwacja, co ja robię. O, pojechał od nas kierowca. Mieczysław. Fajny gościu, jeździł w Anglii. Też na tych, na autobusach miejskich. Facet mega pozytywny. Luzak, jak to się mówi, starszy ode mnie, ale luzak, fajny gościu też. Mieciu, pozdrawiam Cię. A my lecimy dalej. Lecimy Sienkiewicza. Cały czas na wprost. Patrzcie, tutaj widzicie, humor mi dopisuje. Tacy. O, Damian pojechał, też się ze mną przywitał z drugiej strony. A my za chwilę dojedziemy na przystanek Komenda Wojewódzka Policji, numer przystanku 418. Natężenie to ruchu będzie, bo to na pewno łapniemy opóźnienia. No i tutaj jak widzicie, na trzecich światłach znajduje się ostatni nasz punkt kontroli na naszym przejeździe na linii. To jest punkt kontroli Ryska. Na nim musimy być o czasie. A że jesteśmy o czasie, więc możemy sobie dawać po garach. Tylko że 108 nas tutaj blokuje. A tu nie 108, tylko czerwone światło. To mam się poprać. No i tutaj na tych światłach, na które, pod którymi przejeżdża 108, jest punkt kontrolny. A my wjeżdżamy na przystanek Sienkiewicza Ryska, numer przystanku 419. Tutaj troszkę tak jest nieraz ciężko, jeżeli autobusem przygubowym staniemy w lekkim, lekko będziemy skręceni, bo tych ostatnich drzwi nie widać. No i tak trzeba obserwować w tej kamerze też, żeby kogoś tam nie przyciąć. A takie sytuacje się zdarzają u nas. A najczęściej sytuacje takie, że kiedy pasażerowie, gdy słyszą sygnał dźwiękowy, sobie się namyślą, że chcą wysiąść i wtedy wysiadają i dochodzi do przycięcia drzwiami. A 108 leci, jest opóźniona. Daje czadu, daje wośkę. A my za nią. Tutaj jeszcze tak tragicznie nie jest, ale zaraz samochody się dojadą, a my wjechaliśmy na przystanek Wasilkowska Prawguta, numer przystanku 521. Ktoś tam się zapytał, pytał mi kiedyś, czy u nas są zimne guziki. Są, ale nie są używane, ponieważ u nas każdy przystanek musimy zaliczyć, no i otworzyć drzwi. Więc pasażerowie sami nie otwierają. Chcą nas wprowadzić właśnie ten zimny guzik, ale jest część autobusów, które są przystosowane do tego, a jeszcze te starsze autobusy
trzeba by było przerabiać. Dlatego kiedy to wprowadzą, to powiem Wam szczerze, nie wiem, więc Wam nie powiem. Tu troszkę się przytrzymamy na tym rądku, ale to nic, nie szkodzi. I tak mamy dobry czas. Na godzinę 16:39 to jest czas rewelka. Zerkałem, czy się nagrywa, ale się nagrywa, więc wszystko ok. Tutaj takie kiedyś było też pytanie, czy czemu ja używam pojedynczo otwieranie drzwi. Przecież mam przycisk, który się znajduje tutaj. Otwieranie i zamykanie drzwi wszystkich. Powiem Wam szczerze, że nie wiem czemu. Każdy kierowca ewidentnie sobie do tej sprawy podchodzi. Ja nie wiem, lubię sobie te przyciski naciskać i pojedynczo. Dlatego, jak to się mówi, to co lubi, tak to robi. A ja robię sobie tak, raz tak, raz tak. No, trochę słonko się przybija. Trochę jaśniej się robi. A co nie słonko, tylko chmury przyrzedzają, te ciemniejsze. To jest właśnie na tej linii 100, taki punkt najgorszy na tym przejeździe, gdzie się zawsze korkuje. Tutaj na tym przejeździe mamy najczęściej łapiemy opóźnienia, to właśnie jest te rądko tutaj. To jest sygnalizacja świetlna. Ale zaraz pojedziemy już tam zielone, to i u nas będzie, więc już jesteśmy na prostej drodze. Tu przy dronku kontynuujemy sobie jazdę na wprost, uważając na te osoby, które się śpieszą i zaraz będą wyjeżdżały i wyhamowywały. Mógłbym pojechać lewym pasem, ale tego nie robię nigdy. Nie chcę kolidować tutaj i tak tego bałaganu na tej drodze, więc sobie jadę prawym pasem bez pośpiechu. Tutaj drogi się rozchodzą, jedna na wprost, druga w prawo, a my kontynuujemy jazdę na wprost. I wjeżdżając w ulicę Wysockiego. Za chwilę widziałem przystanek Wysockiego Raginisa, przystanek 522. Ale żeby ruszyć, no trzeba dać gazu i często te opony tak wiesz, tam robią pisk tak pi, 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 pi. Więc to jest takie fajne, no, ale inaczej nie ruszymy, więc trzeba tak ruszać. Znajdujemy się na ulicy Wysockiego i tu będziemy jechać cały czas na wprost. Za tymi światami widzimy na przystanek Wysockiego Zgoda, numer przystanku 572. Tutaj z Dawidem rozmawiałem, czy jak nagrywam, czy żeby mu opisywać dany przystanek, bo on tam wpisuje te przystanki, ale on mówił, żeby opisywać dany przystanek, więc dlatego tak robię.
siada, więc pedałujemy dalej. Tu drzwi mi tyle odbijają, patrzę. Ale tutaj powiem wam szczerze, tak, są dwa pasy ruchu, gdzie można na przykład wpuścić autobus i uciec lewym pasem. Teraz tym zielonym Volkswagenem pan starszy, o super, piątka dla niego, piątka, like, łapka za to, że wiedział jak tutaj zrobić, a większość kierowców parzy tym prawym pasem, żeby nie wpuścić. Kazimierz Wielki pojechał, pseudonim Cygan. Fajny gościu, też pozytywny. Tak samo jak i Mietek. Oni razem na autobusie jeżdżą, tylko dzisiaj zostali jakoś rozdzieleni, że jeden jeździ na 21, a drugi jeździ na serce. Tak w trzyosobowej obsadzie bywa. A my wjeżdżamy na przystanek Wysockiego, cmentarz miejski 573. Stać. Zaraz się nam zrobi nasz sygnalizator, jeżeli będzie patyczek do dołu wzdłuż, to wtedy będziemy mogli pojechać. A nieraz tak jest, nie wiem dlaczego tutaj, że zapala się światło zielone. O nie, jest ok. I możemy jechać, tak jak dla tramwajów, ja zawsze mówię. No i super. Podążamy dalej. Za chwilę dojdziemy do przystanku Wysockiego. Outlet, numer przystanku 574. Tutaj u nas w firmie, powiem wam szczerze, że bardzo mało się spotyka kierowców. Takich pełen, który lajtowo podchodzą do życia i do tej pracy, do pewnych spraw. Nie wiem czemu, jak jeździłem ciężarówką, to mi się okropnie podobało, że tam kierowca jeden na drugiego w większości może liczyć z pomocą. Są też, jak to ja nazywam, czarne owce, a u nas tutaj w komunikacji jest znów na odwrót. Jeden na drugiego by tylko psy wieszą. No ale to może w takich większych firmach, kołchozach, jak ja to nazywam, to tak jest. Dlatego to mnie tak troszkę w tej pracy, jak z ciężarówek zeszłem, tak szokowało, zdziwiło, że nie ma takiej tam, nie mówię już o przyjaźni, ale takiego koleżeństwa w pracy. To taka zawiść, tak od razu z ludzi tak paruje, żeby coś tam się dowiedzieć i coś tam z ucha strzelić. No. Ale ja zupełnie strzelam, więc nie to, że się tłumaczę, no ale jestem takim człowiekiem. No żuczki dawać, bo my już tu jesteśmy w sumie opóźnieni. Ale światło trzymają, więc nie przeskoczymy tego. A i widzicie, zapomniałem też pozdrowić tutaj wszystkich chłopaków, którzy ze mną jeżdżą. Komunikacji, miłośników komunikacji. Nie wiem czemu, no wakacje się zaczęły, a oni coś mnie teraz tak nie odwiedzają. Nie wiem czemu, może powyjeżdżali na czasy, ale może jak obejrzą ten film, to do mnie przyjdą się pojawić. A my zajechaliśmy na przystanek Wysockiego Krzywoustego, numer przystanku 578. A dlatego Krzywoustego, bo znajdujemy się na ulicy Krzywoustego. Tutaj jest taki kawałek ulicy, on zaraz się zmieni na ulicę Wysockiego. Ulica się zmieni.
Wysockiego, Silikaty, numer przystanku 575. A temu Silikaty, bo tutaj jest produkcja wapienni piaskowi. O, właśnie, przeczytam wam. Producent cegieł i bloczków wapienno-piaskowych, silikaty. No i dobra, startujemy. No, osobówka się przytrzymała, żeby mnie wpuścić. No, trzeba mu zafundować za to podziękowanie światełkami awaryjnymi. A my za chwilę dojedziemy do przystanku Wasilków, Dolina Cisów, numer przystanku 647. To jest ostatni przystanek, pierwszy strefowy. A następny już będzie przystanek, gdzie załącza się druga strefa. Tutaj zawsze są komedie na tym przystanku przeciwnym, tak jak widzicie. Jadąc w kierunku dworca PKS, śnieg spadnie i nie odśnieżą drogowcy, a to się rzadko zdarza. Chociaż tu przeważnie dbają o to, to nieraz autobusy tutaj stoją, no bo się ślizgają, nie dadzą rady podjechać, ponieważ tutaj u nas napęd jest na ostatniej osi w przegubie, tak jak w Maluchu. No i nie da rady pociągnąć dwóch osi, popchać autobus. Tutaj za chwilę jedziemy na przystanek strefowy. To jest przystanek Wasilków Ogródki Działkowe, mówię, przystanku 577, na którym musimy zawsze się zatrzymać, żeby załączyć drugą strefę przystankową. Od tego przystanku już tutaj obowiązuje przejazd na drugiej strefie, więc są inne bilety. Na drugiej strefie mam bilety czerwone. Teraz wam pokażę. To są takie bilety. To jest bilet drugostrefowy. Czerwony. A na pierwszą strefę mamy takie same, bo nie mam, tylko zielone. Za chwilę wjedziemy na przystanek Wasilków, stacja POM, numer przystanku 774. Tutaj też takiej kultury, powiem wam szczerze, nie ma. Rzadko kiedy tam osobówka teraz nie wpuściła, się zdarzy, że wpuściła autobus. Jak to krótko mówiąc i niegrzecznie, używając słownictwa, wciskać się na H, bo inaczej nie da się wjechać. Można przestać sobie tutaj parę minut, albo jak się znajdzie luka, żeby wjechać. No i dojeżdżam do przystanku Wasilków Osiedle 770.
a znajdujemy się już w Wasilkowie. Tak jak to obserwujecie, moi drodzy widzowie. No, wychylamy się, żeby nasz turyst puścił. Jest, puścił. Puścił Pan Toyota, więc dla niego co? Podziękowania światełkami awaryjnymi. Ktoś tam może powiedzieć, że się nie włączy świateł awaryjnych. Podziękowaniu, tam można kierunkiem czy coś, no ale u nas to jest już przyjęte podziękowanie, włączając raz światła awaryjne. No i znajdujemy się w Wasilkowie na ulicy Kościuszki. Jedziemy o czasie. Mamy 16:54. Tutaj za chwilę widzimy na przystanek też niedawno otwarty Wasilków Kościuszki, przystanek 946. Dojeżdżamy do przystanku Wasilków Polna, numer przystanku 777. Szkoda, że nie 07 zgłoś. No i drodzy pasażerowie, praktycznie autobus mamy pusty. Może tam jest 4-5 osób. A my kontynuujemy jazdę na wprost, bo tutaj kiedyś było w prawo, ale ze względu na remont drogi mamy objazd. O, chłopak się zdziwił, że go przepuściliśmy, no ale to trzeba troszkę nieraz. Jak dzieci są, to ja zawsze przepuszczam, bo to może wyskoczyć czy coś. Dobra, ludzie przechodzą, to ja mam szczęście, żeby przyjechać. No i jedziemy tym objazdem. Teraz z drugiej strony sobie będziecie mogli zaobserwować ulicą Kościelną. Tutaj też tak jak z tamtej strony jechaliśmy, to i tak samo z tej strony zobaczycie, jest i z tamtej ciasno wjeżdżać i z tej trzeba taki bardzo duży łuk przybierać, żeby tylną osią nie najechać na ten krawężnik, co tutaj się znajduje.
Ale ja zawsze tak jadę, jadę i tak z omacka się wychylam. Nie ma nikogo, jest. Hurra, mamy szczęście. I jadę. No i tak jak pokazują nam znaki, musimy jechać objazdem. Szkoda, że nie możemy skręcić w lewo, bo już musimy być na klatce. Ale tak przewiodzę was przez osiedle. Osiedle domków jednorodzinnych. Troszkę tutaj dziurki. Są dziurki, dziury, dziureczki. Ale nic na to nie poradzimy. I jest, jest piękny zjazd. Objazd, znak na żółto. My tutaj skręcamy. Tutaj też muszą tam osobówki, musimy patrzeć. O, ja muszę przytrzymać się, żeby przejechały. O, przepuszczę pana, bo ja muszę przybrać tak zakręt, że tylna mi oś idzie prawie przy tamtym krawężniku. A jak mam pusto, to fajnie lajtowo można sobie pojechać, więc po co sobie kolidować to ten przejazd. O, jedzie od nas autobusik, ale się spotkaliśmy. Ajajaj, ale to jedzie Waldek, Waldek, pseudonim Miodzio. Waldziu, co ty robisz? Cześć Waldziu, będziesz u mnie na filmie, pozdrawiam. Okej, alright. Będę drugim DiCaprio, tak? Będziesz drugim DiCaprio i dziękuję za ustąpienie drogi. Nie ma za bardzo. Polecam się na przyszłość za ten film, co mnie nagrałeś. Dobrze, skorzystam z twojej usługi. Aj, Waldek. Waldek jest, Waldek jest bardzo fajny, tak samo pozytywny tutaj kierowca. Tak jak widzicie, ten przez Waldka nie powiedziałem co i jak, ale widzicie, skończyliśmy objazd, wyjechaliśmy już na tą normalną drogę i zaraz dojedziemy do Wasilkowa. To będzie nasz przystanek końcowy, nasza końcówka. Dlatego później nagram też film przejazd z Wasilkowa do Świętej Wody, ale to już będzie 21, nie wiem czy będzie, może jeszcze będzie widno. I później te przejazdy połączy Dawid. A jak on to zrobi, to już będzie w jego gestii. A my wjeżdżamy na przystanek już końcowy, Wasilków, cmentarz, numer przystanku 778. Tutaj autobus zakończa bieg. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy dwie końcówki. Jedna jest końcówka Wasilków, cmentarz, a druga końcówka jest Święta Woda. Dlatego na Święta Woda was też zabiorę, ale w późniejszym czasie. A to wszystko połączy i zgra do kupy Dawid, bo jest on ekspertem w tej dziedzinie, może lepszym niż ja. Dlatego dziękuję za przejazd i zapraszam za chwilę na dalszą część. Wiecie co? A stwierdziłem, bo mam, zobaczcie, 14, nie wiem czy to kamerka umie, 14 minut do odjazdu. Więc mówię, dlaczego nie? Może wam nagram tutaj, bo nie nagrywałem, a może nagrywałem końcówkę w Wasilkowie. A że muszę iść do toalety, więc nie zabiorę was tam ze sobą, ale... Oj, kluczyki muszę zabrać. Ale wam pokażę, jak końcówka wygląda. Dlatego cmentarz, bo końcówka się mieści na cmentarzu w Wasilkowie. Tak jak widzicie, tutaj jest cmentarz, tutaj jest nasza końcówka, tutaj, a tutaj się znajduje cmentarz. Jeden jest prawosławny po tamtej stronie, a tutaj jest cmentarz katolicki. Dlatego tutaj jak się stoi wieczorem koło północy, no to naprawdę jest fajnie. Ale tak wygląda ta końcóweczka. Ja w moim pięknym stroju, tak jak widzicie, pokażę wam cmentarz. Tutaj jest przystanek. Tak jak podaję przystanki, każdy przystanek ma swój numer. Tak jak tutaj widzicie, przystanek
Wasilków cmentarz numer 778 i druga strefa to, że jest to już druga przystanek drugostrefowy, a ja idę do tej Toja. Tutaj mamy w krzakach. Powiem wam szczerze, że zarąbiście tutaj zawsze były komedie z tym Tojtojem, bo jego przewracali. A była taka śmieszna sytuacja, wam opowiem. Ten Tojto kiedyś stał tam, gdzie kierowca w Tojtoju był i nie był przy Tojtoj przyczepiony. No i małolaci go wzięli, przewrócili. No i taka była przykra sytuacja, że to wszystko, co było, się na niego wylało, nie mógł wyjść. Jakoś go tam później wyciągnęli, no ale to przykre było, dlatego takie zachowanie to jest troszeczkę nie fair dla młodych tam, to jest zabawa, no ale ciekawe, jak oni by się zachowali, będąc w środku, jakby to przeżyli, nie? Dlatego niby śmieszne, no ale takie przykre. Dobra, ale ja idę do Tojtoja, sądzę, że mnie tutaj nikt nie przewróci, dlatego żegnam się z wami. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału, dawaniu łapki, ale dawajcie coraz więcej tych łapek, bo ich nie wiem dlaczego, duża jest oglądalność filmów, a łapek jest mało. Nie zapominajcie o nich, bo to dla mnie daje taką radość i przyjemność. Dlatego trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia na następnym filmiku. Hejka, trzymajcie się. Linia 100. Wasilków.